Aleluja. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Rafał Grodzki i jestem tutaj po to dzisiaj, kochani, aby zostawić Was z ważną informacją, aby przekazać Wam ważną informację o Jezusie Chrystusie. Drodzy przyjaciele, żyjemy na takim świecie i żyjemy w takim kraju, gdzie jesteśmy od małego wychowywani w systemie. W systemie, czy to państwowym, czy to religijnym, który z góry określa to, jak mamy się poruszać i który w przypadku systemu religijnego z góry określa to, jaki jest Bóg i kim On jest. Ale przyjaciele, niestety prawda jest taka, że od małego ten system, który jest nam zaszczepiany, to nie jest prawdziwy system i nie jest właściwy system. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, ponieważ jestem człowiekiem, który w swoim życiu spotkał się z Jezusem Chrystusem. Jestem człowiekiem, który poznał Go i który uwierzył w to, co On zrobił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Drodzy przyjaciele, niezmiernie ważna rzecz w życiu każdego człowieka to jest to, aby narodzić się na nowo, aby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale niestety system religijny, który mówi, że człowiek musi w nim uczestniczyć, który mówi, że człowiek musi wykonywać jakieś uczynki, aby zostać zbawionym, to kłamliwy system, który nie opiera się na tym, co zrobił Jezus, tylko opiera się na tym, co może zrobić człowiek, aby wejść do nieba, ale człowiek nie może zrobić nic. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię po to, aby uratować ludzkość. Gdyby człowiek był w stanie zasłużyć sobie na niebo, Jezus Chrystus nie musiałby tutaj przychodzić. Ale niestety wszyscy zgrzeszyli i każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek na tej ziemi, bez względu na to, czy jest tak zwanym dobrym człowiekiem, czy jest alkoholikiem, czy jest narkomanem, czy jest mordercą, potrzebuje Jezusa. I drodzy przyjaciele, religia to zawikłany system, ciężko zrozumiany, którego do końca nie rozumiemy. I tak naprawdę wielu z Was położyło ufność w człowieku. W człowieku, który rzekomo jest pośrednikiem do Boga. Ale niestety, istety, Jezus Chrystus umarł za Ciebie osobiście. Jezus Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka osobiście. I kiedy ja to zrozumiałem, kiedy ja zrozumiałem to, że Jezus w taki sposób mnie pokochał, że przyszedł na tą ziemię, aby mnie uratować, przede mną otwarły się oczy i spadły klapki z moich oczu. Zrozumiałem, że liczy się prawdziwa wdzięczność. Zrozumiałem, że nie moimi uczynkami i nie moimi staraniami, ale tym, co zrobił Jezus, mogę przez to wejść do nieba. I wszedłem i już jestem dzisiaj, kochani, obywatelem nieba dlatego, że uwierzyłem w to, że On mnie uratował. Drodzy przyjaciele, wiele by można mówić, ale ja chciałem Was zostawić z prostotą i z prawdą Ewangelii. Ewangelia jest prosta i Bóg jest prosty i mówi do swoich dzieci w sposób prosty. On nie mówi poprzez system zawikłany, religijny, w którym nie wiesz, o co chodzi. Powiem Wam taką jedną prostą rzecz. Religia mówi, że musisz robić dobre uczynki i musisz sobie zasługiwać. Ale kiedy w prosty sposób na to popatrzysz, kiedy otworzysz Biblię i przeczytasz w niej, że kiedy wisiał Jezus na krzyżu i było obok Niego dwóch złoczyńców, każdy zna tą historię, jeden z tych złoczyńców powiedział: my tutaj jesteśmy, ponieważ zawiniliśmy i należy się nam kara śmierci, ale ty tu niewinnie jesteś, ty jesteś Bogiem i ty tu nie powinieneś być, niesprawiedliwie cierpisz. I ten złoczyńca powiedział mu: wspomnij na mnie, jak będziesz w raju. Jezus powiedział do niego: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Kochani, czy te słowa nie obalają systemu religijnego, który mówi: rób dobre uczynki? Czy nie jest tak, jak Wam mówię, że złoczyńca, który w ostatniej chwili swojego życia uwierzył w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, nie został uratowany? W ostatniej chwili on sobie niczym nie zasłużył. On sobie nie wydeptał ścieżki do kościoła.
On sobie nie zasłużył, ale uwierzył i został w ostatniej chwili uratowany. Mało tego, uczy się nas, aby człowiek należał do systemu i aby człowiek trzymał ten system, aby utrzymywał ten system. Wymyślono wiele różnych rzeczy, ale jak otworzysz Biblię i jak pragniesz odnaleźć prawdę, to zawsze ją odnajdziesz. Kolejnym w ogóle jakimś absurdem jest jakiś czyściec, gdzie Jezus powiedział do tego złoczyńca: dziś będziesz ze mną w raju. Nie, jak sobie odcierpisz w czyśćcu. On powiedział dziś do mordercy, który wisiał obok niego. Powiedział dziś. Przyjaciele, to jest prostota i to jest słowo, które jest w Biblii skierowane bezpośrednio do człowieka, aby człowiek mógł je zrozumieć, aby człowiek mógł uwierzyć i zobaczyć, na czym polega zbawienie, na czym to polega. Drodzy przyjaciele, prawda jest taka, że każdy człowiek po śmierci zostanie przez Boga rozliczony i osądzony na podstawie tego, co sam wybrał tutaj na ziemi. Na podstawie tego, co sam wybrał tutaj na ziemi. I prawda jest taka, że jeżeli nie wezwiesz Jego imienia, jeżeli prawdziwie nie zwrócisz się do Niego, nie zamkniesz się w swoim pokoju i nie powiesz Mu, że Go potrzebujesz, nie ogłosisz Go swoim Panem i Zbawicielem i nie uwierzysz w to, że On Cię już uratował, nie wejdziesz do nieba. Do nieba nie da się wejść na czyichś plecach. Do nieba nie da się wejść poprzez to, że się zawierzy człowiekowi, że się zawierzy Maryi, że się zawierzy jakiemuś pośrednikowi. Nie ma takiej możliwości. I popatrzcie się, kochani, gdyby patrzeć w ten sposób, że człowiek się tutaj rodzi, na tej ziemi, w tym kraju i przyjmuje dany system religijny i go nawet nie podważa, nie próbuje tego zrobić, bo nie chce, bo jest mu w tym systemie wygodnie, to zauważ, że gdybyś urodził się w innym kraju, o innym systemie, też byś go nie podważał, no bo niby dlaczego miałbyś go podważyć? Prawda jest taka, że akurat system katolicki mówi nam o Jezusie, ale mówi połowę prawdy, ale wystarczy 1% kłamstwa i wtedy już jest całość skażona. Skażenie polega na tym, że ludzie próbują sobie zasłużyć, że ludzie próbują sobie jakość, przychylność Boga zaskarbić w sposób taki, który jest przeciwny temu, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty. Ratunek, przyjaciele, jest jeden. Jeden jest ratunek, a ratunek jest taki, że trzeba uznać swoje życie za nic nie warte. Trzeba uznać, że potrzebuje się pomocy. Trzeba uznać i trzeba zawołać do Jezusa. Trzeba powiedzieć: Jezus, ratuj mnie. Drodzy przyjaciele, żyjemy w kraju, który jest bardzo dziwny. Żyjemy w kraju, w którym, kiedy mówi się o Jezusie, panuje dziwna konsternacja. Ale gdyby to był wierzący kraj, to ludzie otwieraliby okna i mówiliby: dobrze, że głosisz, chwała Jezusowi. Ale niestety, słowa prawdy o Jezusie Chrystusie są bardzo bolesne, ponieważ bardzo kłócą się z tym, czego jesteśmy nauczeni w systemie religijnym. Przyjaciele, kiedy ja osobiście zbadałem sprawę Jezusa, kiedy ja osobiście do Niego przyszedłem, kiedy ja osobiście powiedziałem: Jezus, jestem Ci wdzięczny, dziękuję Ci za to, że za mnie umarłeś, dziękuję Ci za to, że mnie uratowałeś, od tej pory chcę żyć z Tobą, od tej pory ogłaszam Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela, to ja się wtedy narodziłem na nowo. Ja wtedy stałem się innym człowiekiem. Ja byłem kiedyś w swoim starym życiu, mając 20 kilka lat, zwykłym bandziorem. Okradałem ludzi na ulicach, jeździłem do krajów trzeciego świata, handlowałem narkotykami, robiłem takie rzeczy. Ale wiecie co? Wiedziałem, że błądzę i wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Wiedziałem, że muszę poznać prawdę o Bogu, bo zginę, bo nie wiem, co się ze mną stanie. W 2014 roku pod celą więzienną zawołałem do Niego, powiedziałem, że Go potrzebuję. Uwierzyłem w to, że mnie uratował. Uwierzyłem w to, że jest Bogiem. Uwierzyłem w to, że idę do nieba dzięki temu, że On cierpiał za mnie. I stałem się nowym człowiekiem. Nowym, czyli człowiekiem, który znienawidził grzech. Który kiedyś był przestępcą, ale znienawidził to, ponieważ zamieszkał we mnie Duch Święty.
i stałem się nowym człowiekiem. Byłem zwykłym ulicznym bandziorem, ale dzisiaj jestem człowiekiem, który kocha Jezusa, który wierzy w to, że idzie do nieba, który cieszy się z życia tutaj na ziemi, choć nie jest przywiązany do tego życia na ziemi. Życzę wam, kochani, tego samego. Ja was zostawiam z tym prostym poselstwem i obiecuję wam, że kiedy zamkniecie się w swoim pokoju i wezwiecie go, uwierzycie tak, jak wam mówię dzisiaj, zostaniecie zbawieni. Nastąpi w waszych sercach pewna przemiana, która będzie już trwała na wieki. Narodzicie się na nowo. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Każdy człowiek tego potrzebuje. A jeżeli nie narodzisz się na nowo, na tej ziemi, żyjąc tutaj, nie wejdziesz do nieba, ponieważ żaden system religijny, ani żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, aby tak się stało. Tylko Jezus i tylko twoja wiara w to, co On zrobił dla ciebie 2000 lat temu. Drodzy przyjaciele, jeżeli ktoś z was ma jakieś pytania, potrzebuje porozmawiać, potrzebuje modlitwy, potrzebuje uzdrowienia, bo również uzdrowienie jest udziałem każdego człowieka wierzącego. To jest normalne chrześcijaństwo. 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął na siebie każdą chorobę, każdą. I dzisiaj w Jego imieniu uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, modlimy się o ludzi i ludzie są uzdrawiani. I dzisiaj też możesz wziąć uzdrowienie, możesz do mnie zadzwonić. Mogę się o ciebie pomodlić, mogę cię przyprowadzić do Jezusa, ale jeżeli się wstydzisz tego zrobić, bo niestety w takim żyjemy kraju, że człowiek tak naprawdę jest wierzący, ale wstydzi się tego Jezusa. Niestety tak jest. Niby wierzący, ale wstydzi się. Jeżeli się wstydzisz do mnie zadzwonić, to zamknij się w swoim pokoju i powiedz mu, że go potrzebujesz. Uwierz w to. Powiedz mu, że wierzysz. Zwróć się do Niego, a On się na pewno odezwie do ciebie. Ja nie znam jeszcze przypadku człowieka, który by szczerym sercem zwrócił się do Jezusa, a ten by mu nie odpowiedział. Drodzy przyjaciele, możecie mnie znaleźć, jeśli potrzebujecie uzdrowienia czy rozmowy, na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Albo po prostu Rafał Grodzki. Tam mnie znajdziecie. I jeśli chcecie, możecie ze mną nawiązać kontakt. Pozdrawiam was, kochani, i życzę wam miłego dnia. Piesek też słucha? Ma pan z tyłu krzyż Solidarności. Gdzie? Na Jezusa, no to nie ma. A, to tylko, że Jezusa nie ma na czynniku. On jest żywy. Nie, potem... ale krzyż jest. Też tutaj urzędowi bardzo przeszkadza. Trzeba ogłosić to. Tak, także. Myślałam, że pan jest może swoim. Nie, ja nie jestem w żadnej organizacji. To człowiek, który jest w tym momencie, ale jestem posłany do ludzi. Dobry, znalazłam czyjś telefon. To był do biura rzeczy znalezionych, pani się musi udać. Gdzie jest to biuro? No na tym. Tutaj przy moim samochodzie, który jest oparty o koło. Jak ktoś odzwoni, to oddamy tam. Ktoś jakby, nie wiem o co tak, może chodzi, ktoś ale... będzie dzwonił, ale zresztą on jest czynny ten telefon.